jeszcze mam multum pracy przed sobą i daleko do tego, żeby jakoś dojść do takiego profesjonalnego, zawodowego, dobrego zawodnika ekstraligowego, więc pracuję dalej i właśnie chcę wyciągać wnioski, żeby coraz więcej było takich biegów, żebym mógł faktycznie porywalizować, a nie tylko w tych drugich biegach. Były w tym tygodniu w sumie 3 treningi tutaj zorganizowane, więc można było bardzo dużo jeździć. No mówię, chyba przez ten pierwszy bieg po prostu popsuty przeze mnie. Gdzieś tam później też może ta koncentracja uciekła i przez to to się tak skończyło. Używamy tych samych praktycznie silników, jeździmy na podobnych ustawieniach. Tutaj trochę mi we Wrocławiu pomógł z ustawieniami. No niestety one się nie do końca sprawdziły, koniec końców, ale chęci i ta pomoc jest duża, choć wiesz jak jest, jak idzie i jest taka mocna drużyna, to ciężko tutaj mówić o jakiejś złej atmosferze i o tym, żebym się tutaj źle czuł. First of all, congratulations to Wrocław. They did, Nie było do końca dobrze, mimo tego, że wróciliśmy z tej dużej różnicy punktów do minus 8, to jednak nie jesteśmy usatysfakcjonowani. No wiadomo, startowaliśmy dzisiaj z najsilniejszą drużyną, z bardzo mocnym rywalem Better Spartą Wrocław, któremu Max Frick pogratulował tego zwycięstwa. Mówił też o tym, że wszyscy są bardzo zmotywowani tutaj w GKM-ie Grudziądz, bo chcą wygrywać, no ale dzisiaj niestety to się nie udało, natomiast na pewno pozytywem z tego dzisiejszego spotkania, chociażby personalnie dla Maxa Fricka, będzie to, że on spasowany dzisiaj świetnie z tym grudziąckim torem, czego nie było do końca jeszcze widać w poprzednich spotkaniach. Dzisiaj chyba już spokojniejszy o to, jak prezentuje się tutaj na domowym torze.